Panie prezydencie, nie jest pan prezydentem już, dobrze liczę, 7 lat. Jak pan ocenia to, co się dzieje w ostatnim czasie? Czy no mówił pan trochę o tym w liceum koziącym dzisiaj, że jest regres, jak chodzi o klasę polityczną, ale czy o całą, czy generalnie jest inaczej niż jak pan zaczynał prezydenturę? Dużo się pozmieniało, jest teraz gorzej. Wie pan, ja porównuję tą polską klasę polityczną nie z czasami, kiedy ja byłem prezydentem, tylko i wyłącznie, ale przez cały okres wolnej Polski, czyli poczynając od czasów rządu Tadeusza Mazowieckiego i rzeczywiście z obawą patrzę w przyszłość, bo widać, że ta polityka staje się coraz bardziej taka podatna na powiewy populizmu, coraz odleglejsza od takiej czasami zwykłej przyzwoitości. No coś się złego dzieje także i z nami Polakami, że ulegamy tego rodzaju pokusom. No, na szczęście są osoby, są ludzie, są środowiska, które przeczą takiej ocenie w swojej własnej praktyce działania i na nich trzeba stawiać, na nich trzeba liczyć. Ale ja zawsze podkreślam to, że jakieś miałem niebywałe szczęście i myślę wielu moich kolegów z różnych etapów życia, że mieliśmy dobre wzorce do naśladowania, dobrych nauczycieli, mentorów. Ja do tej grupy zaliczam i Tadeusza Mazowieckiego, i Władysława Bartoszewskiego, i wiele innych osób. Gdzieś z tej drogi walki o wolność Polski no przeszło się do służby państwowej, no na szczęście z takimi poważnymi autorytetami i poważnymi wzorcami. I jeszcze krótko jedna sprawa. Za rok wybory parlamentarne. Wszyscy mówią, że to najważniejsze wybory w 30-leciu wolnej Polski. Czy będzie pan w jakiś sposób wspomagał członków Platformy na listach? Gdzieś tam jeździł rok dużo, ale i też mało mówić. Ja staram się być pożyteczny dla opozycji demokratycznej, bo z nią wiążę nadzieję na zmianę w Polsce na lepsze. Jakie środowisko, jaką partię polityczną będę chciał wesprzeć swoim własnym głosem, nie wiem, jeszcze jest sporo czasu, będę oceniał to wedle tego, na ile to pasuje także do moich własnych poglądów. A na pewno wielu moich przyjaciół dotychczasowych może liczyć także na indywidualne wsparcie, na indywidualne zaangażowanie, na ich rzecz. No bo przyjaźnie w polityce obowiązują, ale trzeźwa ocena programu, na ile on mi pasuje albo nie pasuje, też jest istotna. Pytam byłego prezydenta z obozu Platformy Obywatelskiej. To jest takie wzmocnienie dla samorządowców, dla członków Platformy, jeżeli przyjeżdża do Grudziądza do wyborów jeszcze, no już chyba nie cały rok, ale wiadomo, że tych wyborach będzie się mówić coraz więcej. Jak ty to widzisz? Każde wydarzenie związane z przyjazdem do Grudziądza tak znanych, znamienitych, doświadczonych polityków, a takim bez wątpienia jest pan prezydent Bronisław Komorowski, to ogromne wyróżnienie zarówno dla miasta, jak i dla członków Platformy Obywatelskiej, bo z Platformy Obywatelskiej pan prezydent Komorowski się wywodzi. To Platforma Obywatelska wspierała pana prezydenta Komorowskiego, gdy ubiegał się o ten najważniejszy urząd w naszym kraju i jest to dla nas ogromnym wyróżnieniem, że po raz kolejny w stosunkowo krótkim czasie pan prezydent gości w Grudziądzu. Lata prezydentury Bronisława Komorowskiego przypadały akurat na okres, kiedy pan był prezydentem Grudziądza. Proszę powiedzieć, jak pan wspomina ten okres, bo jakiś tam kontakt przecież mieliście, a dobrze mieć sprzyjającego sobie prezydenta kraju. No tak, jak dzwoniłem w różnych sprawach do pana prezydenta, między innymi staraliśmy się, żeby wpisać nasze spiksze na listę pomników, jakieś tam działania robiliśmy i też była inicjatywa prezydenta, nie wiem, czy państwo pamiętacie, związana z pisaniem wałów ochronnych Wisły, żeby to mogły być ścieżki rowerowe. Trzeba było zmienić cały szereg ustaw, od tego trzeba zacząć. I mnie chyba nie obowiązywały te wszystkie procedury związane z telefonami do pana prezydenta, bo łączono natychmiast. Byłem również zapraszany przez pana prezydenta na różne inicjatywy samorządowe tam w Belwederze. Jak jakimś razem nie mogłem pojechać, bo wyjeżdżałem za granicę akurat rodzinnie, no to pamiętały te jego panie pracownice przez pół roku, a pan miał być, a nie był, więc to były takie no, sympatyczne kontakty. Prezydent był osiągalny dla samorządowców, przynajmniej dla mnie w każdej chwili. Pan Dziękowski,
która swoją kadencję pełnił w latach 2010-2015. Którego bardzo proszę. Proszę Państwa, jak Państwo pamiętają, poprzednim razem spotkaliśmy się z profesorem Adamem Bodnarem i rzeczywiście było to wyjątkowe spotkanie. Dzisiaj również, jak wspomniałam, wyjątkowy gość. I mam nadzieję, że to spotkanie właśnie z byłym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej przyniesie Państwu również dużo, dużo satysfakcji. A ja zawsze lubię tak dodać jeszcze coś od siebie. Z profesorem Bodnarem wspólnie obchodzimy urodziny, a ja w swoich zasobach, panie prezydencie, mam dyplom podpisany przez pana jako jeszcze ministra obrony narodowej za udział w Mistrzostwach Polski, Wojska Polskiego w szachach. To bardzo proszę, żebyśmy zachowali pewną kulturę dialogu i żeby te pytania przebiegały w takiej formie, która nie będzie dla nikogo w żaden sposób deprymująca. Także tyle mojego wstępu. Bardzo proszę, panie prezydencie, o zabranie głosu. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj do Grudziądza. Grudziądz jest dla mnie miastem ważnym, także ze względów rodzinnych. Pewnie państwo wszyscy wiedzą, moja mama się urodziła. Więc czuję się także po prostu bardzo miły. W związku z tym przekazać Państwu moje serdeczne pozdrowienia, nie mogę, ale od mojej studentki matki, która żyje ze mną, mieszka w Warszawie w tej chwili, opiekuje się mamą od lat i prosiła, żeby bardzo, bardzo wszystkich, których spotkam w Grudziądzu, pozdrowić i mamę. Wspominam pobyt razem ze mną tutaj w związku i za to bardzo jest do tej pory wdzięczny.